Michał, na początek chciałem Cię zapytać o sytuację w tabeli Górnika. Po 8 meczach mamy 9 punktów. Jakie jest też ogólne Twoje pierwsze wrażenia po pobycie w klubie? No, moje wrażenia są bardzo fajne, tylko chodzi o to, że na pewno wyobrażaliśmy sobie to inaczej, że będziemy mieli więcej punktów w tabeli. Sytuacja jest jaka jest i powoli idziemy do góry. Mam nadzieję, że też w następnym meczu zapunktujemy i zdobędziemy 3 punkty i pójdziemy wyżej w tabeli. Zapytam Cię też o sytuację zdrowotną, bo zagrałeś z Radomiakiem, potem miałeś pauzę przez kontuzję, potem zagrałeś z Jagiellonią i teraz złapałeś takie tak naprawdę ostatnie minuty w Wielkich Derbach Śląska. Rozumiem, że jesteś do dyspozycji trenera, wszystko ze zdrowiem jest w porządku. Tak, no na początku troszkę miałem problemy tam z problemami mięśnia i teraz już jest ok. Przygotowuję się normalnie z drużyną już dłuższy czas, dostałem też minuty w derbach i czuję się coraz lepiej i mam nadzieję, że forma będzie po prostu dalej. No po prostu będę w lepszej formie w każdym meczu i będzie coraz lepiej. W niedzielę zagramy z Legią. Ty jesteś doświadczonym zawodnikiem, jeśli chodzi o Ekstraklasę. Chyba zgodzisz się, że to są trudne mecze na terenie trudnego rywala. No tak, oczywiście mecze na Legii Warszawa są zawsze trudne. Nie gra się tam łatwo, ale też wiemy, w czym jest nasza siła i też na pewno będziemy mieli jakiś plan do wykorzystania przeciwko Legii i mam nadzieję, że nam się to uda i wygramy. I ostatnie pytanie. Wczoraj ważny dzień dla polskiej piłki. Michał Probierz został selekcjonerem polskiej reprezentacji. Współpracowałeś z tym trenerem długo. Jaka jest Twoja opinia tak naprawdę na temat tego faktu? No, cieszę się za niego po prostu, że jest, został trenerem kadry. Dla każdego to jest najwyższy poziom, czy trenerski, czy piłkarski. I gratuluję mu i życzę mu powodzenia. Spędziłem z nim trochę czasu przez 4 lata w Krakowie. No, uważam, że to jest bardzo dobry trener i dobry człowiek i naprawdę życzę mu wszystkiego najlepszego. Dzięki za rozmowę, a my Wam życzymy powodzenia w niedzielę w Warszawie. Dziękuję bardzo.